Siemaneczko, ja nazywam się Bartek Szczęk i witam Was gorąco w nowym odcinku na kanale. Tym razem złożymy sobie nową hulajnogę dla mnie. Będzie to mój nowy secik. Mój stary secik jest tutaj i już przeżył swoje. Więc ojejku. Więc mam tutaj przed Wami nowe części, z których złożymy sobie teraz hulajnogę. Ale zanim to zrobimy, pokażę Wam każdą część osobno. Zaczynając od tych najmniejszych, mam tutaj nowiutkie stery Norfa w takim pięknym, biało-kremowym kolorze. Będą one zdecydowanie pasowały do gripów Native'a. W ostatnim czasie to są moje ulubione gripy. Są mega miękkie i bardzo długo mi wytrzymują. Co jest z tym kółkiem? Kolejną częścią są stare części, czyli widelec Tilt Tomahawk, który jest ze mną już od prawie 2 lat. Nie kłamię, naprawdę. Mam go już od 2 lat i od 2 lat nie zmieniam widelca. To samo tyczy się STS-a Tilt Classic w kolorze czarnym. Kolejną piękną częścią są koła Tilta, 110, całe czarne. Jasiu mnie namówił, żebym wybrał właśnie je. Koniec z riverami, koniec z proto, czas na tilty. No i przede wszystkim tą najpiękniejszą częścią, na której wzoruję całą hulajnogę, jest podest Native'a sygnowany Kaim Saundersem. Wymiary 5,75 na 21,5 cala. Mega lekki podest, mega ładny, zgrabny. I już mamy na nim naklejony papier Hella Grip, który jest troszeczkę biały, ale troszeczkę też przezroczysty, przez co idealnie pasuje do złotej hulajnogi. Nie przedłużając, zaczynamy składać set. Zaczniemy sobie w sumie od mojego brudnego widelca. Tak jak mówiłem, 2-letni Tilt Tomahawk. Weźmiemy sobie stery. One są tak pięknie zapakowane w ogóle, jakbym miał się oświadczyć nimi. Serio, takie piękne pudełeczko na takie małe stery. Bierzemy sobie najpierw dolny ster. Pyk. Wkładamy w podeścik. Teraz bierzemy górny ster. Siedzi. Bierzemy naszego searinga. Jakbyście nie wiedzieli, do czego służy searing, to jest to taka podkładka, żeby widelec nie miał miejsca na ruch w sterach. Wykręcimy sobie naszą śrubę kompresyjną. Od wielu lat używam systemu kompresji SCS. O, zapomniałem o najważniejszej, czyli nakładce na stery. Pięknie. To już możemy sobie odłożyć. Przechodzimy do SCS-a. Tak jest. Muszę zobaczyć, czy idealnie, nie będę potrzebował podkładki. Ustawiamy teraz SCS prosto. Wykręcamy śrubę. Kręcamy już z poprawnej strony. Bierzemy śrubę kompresyjną. Świetnie. Przejdźmy teraz do kółeczek, czyli do moich świeżutkich tiltów. Teraz możecie podejść tutaj i zobaczyć, jakie to jest trudne zadanie, ponieważ będę musiał przytrzymać jednym imbusem podkładkę w ten sposób i wsadzić kółeczko. Mam nadzieję, że się uda first try. Tak jak myślałem, idealnie. Przytrzymujemy teraz nakrętkę i przykręcamy. Jednak to było o wiele prostsze niż myślałem. Zawsze miałem problem z tym przykręceniem tylnego koła w dekach, które mają pegi w sobie, ale tym razem poszło super. Skręcę sobie jeszcze mocniej. No i spójrzmy. Śmiga idealnie. Teraz przechodzimy do przedniego koła. Tutaj pomyślałem i wziąłem 2/5. Bierzemy nasze drugie koło, pyk, przykręcamy teraz przednie kółeczko. Wszystko mi się leci z rąk. Drugie kółeczko śmiga również wręcz zajebiście. No nie śmiej się. Kotek, oddaj mu tą kamerę. Przechodzimy do kiery. Tutaj muszę wstać, zobaczyć, czy mój SCS jest prosto. Mogę go leciutko poprawić. No i co? Wkładamy kierę. Ale opór, kurde. Już chyba wyrobiony trochę ten SCS, bo się ciężko przykręca. Ale to nic. Kiera siedzi. Zostało nam tylko założyć gripy, ale do tego potrzebny mi jest kompresor. Więc widzimy się za 5 minut, jak moje gripy będą już
na miejscu. Jak możecie zauważyć, moja hulajnoga jest już złożona. Jest przepiękna, przepiękna. Co hulajnogę, którą składam, ona jest coraz piękniejsza. Ta jak na razie to jest chyba moja ulubiona. Tak z wyglądu. Zaraz się przekonamy, czy pod względem technicznym też, ale no jest cudowna. Kontrast beżowego i białego i czarnego, klasa. To co, pora na klipy? Też mi się tak wydaje. Uderzymy na nową sekcję juniorską, która znajduje się pod antresolą, żeby ją przetestować pod każdym względem. Przetestujemy sobie kłotery, rurki, murki i na koniec dam wam znać, czy podoba mi się. Zakładam kask i widzimy się na skateparku. Yo! Where's Da Vinci? Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the lot in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I cannot play. We gon' win it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it out the shirt. I was down below the comma. I put dollars on my head like I'm a winner. Yeah, I'm proud of what I did, I'm gonna come up. Yeah, you let me on red, so don't try to run up. Want no smoke, then come in peace. Flow so foreign overseas. Got them praying, they like please. They want cheddar, not no cheese. Undefined, they don't get it, it's amazing. I was down bad in the basement. I would pray to God for a placement. I was never patient, I was always racing. Got me on the drive, that's a flagrant. Little boy, tell me what you're chasing. We gotta do better, gotta be clever. Gotta love more, that's a statement. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the lot in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Pick up a hits, cause you know I cannot play. We gon' win it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it out the search. It's silver step, yeah. I was just inside the grave. When I resurrected in like 3 whole days. Shut up on my car, I had a sneeter. Somebody took a tenant because we the way. Walk around the house, got drip on anyway. They gon' eat it up like it's a dinner day. Seen a Lambo, claimed it on the interstate. Claim it's nothing when it's Jesus in the stage. On the front of silver, it's the game. I feel my calendar, I'm losing track of all the days. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że moja nowa hulajnoga podoba wam się tak samo jak mi, bo dla mnie jest po prostu przepiękna. Jeździ się na niej niesamowicie. Co kolejny set podoba mi się coraz bardziej i jeździ mi się coraz lepiej. A tą oceniam już w ogóle 10 na 10. Dajcie znać w komentarzu, na ile wy oceniacie moją hulajnogę od 0 do 10. Zobaczymy, czy wam się podoba. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo jak będzie 2000 łapek w górę, na kanale pojawi się kolejny skuterczek kolejnego rajdera. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, suba i widzimy się w następnym odcinku. Elo!